Czym różni się zdjęcie to od tego? Zobacz, czym różni się wartość przysłony do finalnego zdjęcia. Ustawiam parametry ekspozycji na tryb półautomatyczny z preselekcją przysłony, tak aby zmieniać wartość przysłony od F16 i idziemy w dół aż do 1.4. To jest ogniskowa 50 mm. Ustawiamy ISO na 1000. Dlaczego? Zaraz zobaczysz, co się będzie działo, gdy będziemy zwiększać wartość przysłony, czyli będziemy ją bardziej zwężać, czyli będzie mniejszy otwór tej przysłony. Zaczynamy. Ok, robimy pierwsze zdjęcie. Ustawiamy przysłonę na F16 i pokazuje nam, że aparat ustawi czas otwarcia migawki 1/4 sekundy, czyli będzie to poruszone zdjęcie, gdy zrobię to z ręki, więc przy ISO 1000, bo przy ISO 100 by mi pokazał już tak naprawdę 2,5 sekundy będzie robiło zdjęcie, więc to zdecydowanie jest za długo i nie pokaże Ci tego efektu, jaki tutaj mamy. Czyli robimy pierwsze zdjęcie F16, ISO 1000, 1/4 sekundy. Mamy. Oto jest pierwsze zdjęcie. Jak widzisz, cały plan jest ostry, czyli to, co przed Kamilem jest ostre, czyli ta gałąź tutaj po lewej stronie. Tak samo Kamil jest ostry i tak samo za Kamilem jest wszystko ostre. Tak działa właśnie przysłona, gdy ją całkowicie zwęzimy, ten otwór przysłony w obiektywie. Zwęzimy go, to jest wtedy najwyższa wartość przysłony, czyli F16. Teraz zobacz, jak następne wartości przysłony zmienią to zdjęcie całkowicie. Zobaczysz, jaka jest różnica między pierwszym a ostatnim zdjęciem. No i widzisz, jaka jest diametralna różnica między F16 a F1.4. Pięknie nam się rozmywa tło przy F1.4, a przy F16 mamy wszystko ostre, ale nie stosuj zawsze tego 1.4, absolutnie nie. Jeśli fotografujesz na przykład ludzi, portrety czy tego typu sytuacje, no to tą przysłonę przymykaj do tego F1.8, F2, żeby mieć ostre oczy, gdzieś tam ucho. W wyjątkowych okolicznościach, gdy jakieś robisz zbliżenie, możesz użyć to 1.4 czasami, albo gdy potrzebujesz bardzo dużo światła, czyli jest ciemno, musisz tę przysłonę otworzyć, żeby więcej wpadło światła na matrycę. Ok, ale kiedy używamy wyższej wartości przysłony typu F8, F16? Ano wtedy, kiedy potrzebujemy, żeby zdjęcie było bardziej ostre. Kiedy to będzie? Na przykład w fotografii produktowej. Potrzebujemy, aby cały produkt fotografowany był ostry, więc wtedy ustawiamy tą wartość przysłony na F8, F11 i wyżej, i wyżej. Fotografujesz przyrodę, chcesz, żeby zrobić piękny krajobraz górski, wtedy ustawiasz przysłonę na F16, nawet właśnie statyw bierzesz, bo góry się Ci nie poruszą, więc nie ma co się tam poruszyć. No i wtedy fotografujesz i stosujesz takie wartości przysłony i masz pięknie ostre zdjęcie. Wtedy właśnie to stosujemy. Jeśli chcesz więcej tego typu informacji związanych z podstawami fotografii, to serdecznie zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie online, w którym poruszymy wiele tematów właśnie z podstaw fotografii i także będzie dużo niespodzianek. Spotkamy się online na żywo i będziemy rozkminiać dużo rzeczy o fotografii. Zapraszam Cię serdecznie, link poniżej pod filmem. Zapisz się już teraz i widzimy się na webinarze. Trzymaj się, hejpa!